Nadchodzi ten czas w roku, gdy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Ale którym? Mieszkam w Markach, tu płacę podatki, tu zyskam nowe inwestycje. Każdy, kto rozliczy podatek w Markach, buduje nasze miasto. Jedna osoba to średnio 1800 zł na rozwój. Gdyby wszyscy mieszkańcy wskazali Marki jako miejsce zamieszkania, miasto zyskałoby dodatkowo 18 milionów złotych rocznie. Żeby pieniądze z podatków trafiły do Marek, wystarczy zameldować się w Markach lub złożyć formularz aktualizacyjny ZAP3, lub najprościej zmienić adres zamieszkania w przygotowanym przez Urząd Skarbowy zeznaniu rocznym na platformie internetowej Twój e-PIT. Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy 15 lutego 2019 roku. Niezależnie, którą z trzech metod wybierzesz, Twoje pieniądze będą pracować dla Marek. Dlaczego warto rozliczyć PIT w Markach? Bo każdy na tym skorzysta. I dziecko, i dorosły. Dzięki mieszkańcom, którzy w zeznaniu rocznym podadzą Marki jako miejsce zamieszkania, miasto może zyskać nowe środki na inwestycje. Tyle możemy razem zrobić. Wystarczy, że wybierzesz jeden z trzech sposobów rozliczenia PIT dla Marek, a Twoje pieniądze będą pracować lokalnie. A przecież jest tyle do zrobienia w mieście. To jeszcze raz, jak przekazać pieniądze z podatków do Marek, zameldować się w Markach lub złożyć formularz ZAP3 i wysłać go do Urzędu Skarbowego w Wołominie. A najprościej zmienić adres zamieszkania w przygotowanym przez Urząd Skarbowy zeznaniu rocznym na platformie internetowej Twój e-PIT. Proste! Razem możemy więcej! Marki, włącz się i bądź aktywny!